Siema wszystkim. Dzisiaj ponownie sobie zagramy Garenę na topie. Moim przeciwnikiem będzie Rengar. Jest to gracz z platyny, tak samo jak ja. Tyle, że po prostu ma on więcej wygranych na rankedach. Ma wyższe MMR ode mnie, wyższą dywizję, chociaż ta sama liga. Więc zobaczymy, jak z tym wypadnie. Tutaj zaczął z Doranem. Tak dziwnie trochę. Przeważnie zaczynają te Rengary z Doran Blade'em i biorą potkę na HP. Ale po prostu nie wiem, może zobaczył, że mam dużo rozegranych gier Garenem i tak wziął. Ja tradycyjnie 5 potek i armor, żeby się nie martwić o życie na linii. Tak po prostu najwygodniej mi się gra na przeciwniku AD. Jest jeszcze pasywka z leczenia, te potki, czyli dużo bardzo leczenia będzie. Tutaj taką ciekawostkę pokażę. Wczoraj właśnie był turniej IM San Jose i jeden z graczy poszedł TF-em na dżunglę. Tej kolega, bo tej wszyscy jesteśmy premade'em, to jest gra drużynowa. Tutaj właśnie też postanowił spróbować sobie zagrać dżunglę TF-em. Zobaczymy, jak to wypadnie. No, ganki na pewno będą niezłe. Tylko ciekawe, jak to wyjdzie z farmieniem, czy po prostu będzie łatwo mu robić te obozy, nie będzie tracić życia przy nich. No i właśnie tutaj chciałam odpowiedzieć na takie jedno pytanie. Przepraszam za przejęzyczenie, tak się zdarzają czasami. Ja tak bardzo mało nagrywam różnych kwestii mówionych, to tak często się mylę. No właśnie o ksywkę, czemu jest taka dziwna ksywka? Qui-Gon Jinn to jest postać z Gwiezdnych Wojen, jeden z mistrzów Jedi, walczący mieczem, te przyjęzyczenia. I tak po prostu chciałam mieć jakąś ksywkę z Gwiezdnych Wojen sobie zrobić, bo ostatnio mam fazę właśnie na te filmy. W przyszłym roku zresztą wychodzi kolejny film do kin, siódma już część. No i niestety wszystkie żeńskie ksywki, czyli Padme, Księżniczka Leia, Mara, wszystko to było pozajmowane, no. A to akurat było wolne. To też tak będzie taka zmyłka, żeby nie było wiadomo, że pani gra pod tym skinem. Tutaj ostrożna gra, jak na razie nic się nie dzieje, jak widać. Last hity. Szybciej, trzeci lewy wybił. Ile on tam ma tej farmy? 9 na 8. Jestem trochę bardziej tankowata od niego, ponieważ użyłam runek na życie. Znaczy mam tak, dwie duże runki mam na pancerz, jedną dużą na AD, jedną małą, to znaczy o te czerwone chodzi, mam na kryta. No tak na szczęście ten kryt. 8 na AD, żółte mam na życie, 70 plus 72 bodajże. No i srebrne tradycyjnie na Magic Resist. Tutaj skoro na Rengara gram, to będzie bitwa o krzaki, ponieważ te dwa czempiony tak z krzaków korzystają. Garen praktycznie nie, tylko pewnie znacie te filmiki na YouTube. Tam jeden z właśnie takich fanów tworzy animowane, gdzie Garen siedzi w krzakach i wyskakuje na przeciwników. Nie każdy to kojarzy. Może tutaj ostra wymiana wyszła. Spróbuję go tutaj zrobić. Chociaż to nie za bardzo chyba wyjdzie. Niestety, jeden hit za dużo od wieży. Mogłam użyć potki, się wyleczyć i dopiero potem spróbować. Taki mój to błąd był tutaj z mojej strony. TF.
sobie radzi, pewnie w sklepie był przez chwilę. Nie zwróciłam uwagi, bo ma potki. A jeszcze taką drugą sprawę chciałam by omówić, bo padło wczoraj pytanie, czy ja streamuję. Bo tam, otóż nie streamuję. Raz, że mam zbyt słaby komputer na to, bo mam płytę Asusa P5B, dwurdzeniówkę, Windows XP, z SPS 3 mam, GeForce GTX 550 Ti, no i 3 GB RAM, więc to nie jest aż taka dobra maszyna na streamowanie. Tutaj właśnie mieliśmy bitwę w krzakach. Walka o krzaki była. Ponadto jestem takim przeciętnym, niedzielnym graczem. W sumie nie mam co do pokazania, dlatego nie streamuję. Jest dużo porządnych streamerów, od których można się czegoś nauczyć. Najlepiej właśnie takie osoby oglądać. Cóż, Rengar dwa mieczyki kupił. Ja mam jeszcze więcej życia od niego. Tak się wyrównuje jego damage. I to moje życie. Na razie go nie atakuję, bo musiałaby wejść w jego imieniony i by mnie one obiły. Na Rengara właśnie tak gra się jak teraz, że jak on jest w krzakach, to się odchodzi na dużą odległość, tam o stronę rzeki, że jak on skoczy, żeby nie miał zasięgu. Wyłączenie z walki na Q, czyli silence, damage z E, no i dobicie go jak Rengar ultował. Akurat był on niewidoczny i udało mi się go zabić. Bo teraz nie widać tego na tym demku, że był niewidoczny, ponieważ ja ściągam demka z sieci, nie nagrywam frapsem w czasie rzeczywistym, właśnie ze względu na te FPS-y, moją maszynkę. Na tych demkach, powtórkach z OPGG, to jest dokładnie więcej widać. Lisko tutaj idzie. Naganka. W sumie mogłabym z nią walczyć, bo ona ma 5 level. I jeszcze nie ma aż tak dużej ilości AP, żeby mi coś zrobić. A Garen jest dosyć tankowaty. Ludzie właśnie mają do niego urost, dużo osób nie lubi nim grać. Mówią, że jest bezużyteczny właśnie ze względu na to, że nie ma żadnego dasha. No to Q można uznać za taką ucieczkę. Jednak aż takiego dasha on nie potrzebuje, bo nawet jak będzie zgankowany, to jest dosyć tankowatym czempionem, że można swobodnie uciec poza wieżę. Ładnie tutaj Midder nasz dubla zrobił. Też dosyć dobrze ogarnia. Dobry to jest gracz. Bot taki nietypowy, ponieważ Fiora poszła jako AD Carry. Wręcz AD Carry. W ogóle ta gra jest dosyć nietypowa, mamy te FF w dżungli. Takie bardziej próbowanie niż granie takie na poważnie. Tryhardowanie, jak to się mówi. No to już nad Rengarem mam znaczną przewagę. No z last hitami też lepiej stoję. W ogóle Garen to jest taka postać, on jest naprawdę dobry, bardzo dobry to jest champion, jeśli chodzi o gry solo na tym topie. Na przeciwników walczących bliska to... O, to jest nieudany combo z mojej strony. Wracając do tego, co mówiłam, na przeciwników walczących bliska... Nie ma sobie równych. Każdego może pokonać, jeśli nie popełni się błędu. Dopiero się pojawia się jakiś problem, jak gramy na przeciwników
walczący z dystansu. Czyli Caitlyn, Tristana, Wayne, to są dosyć trudni przeciwnicy dla Garena. No jeżeli na przykład ktoś ma rozegranych 1000 gier Caitlyn na 1000 gier Garenem, to ta Caitlyn powinna go ogrywać. Po prostu nie dopuści go do siebie, cały czas będzie trzymać na dystans, będzie slowować, rzucać pułapki, no i Garen nie będzie miał szans ją zabić. Jeśli jednak będzie słaba Caitlyn albo słaba Wayne, to wiadomo, to będzie gra z Kili, a nie gra dotycząca mechaniki czempiona. To już powinna się w sumie wycofać do bazy. Bo ten już jest w pełni zdrowia. Kupił sobie przedmioty. Zapewne. Już ma brutalizera. Nie zwróciłem uwagi, czy on wcześniej miał tego brutalizera. No i mój błąd właśnie, zapłaciłam za to. Już się nie cofnęłam. Albo mogłam się chociaż wyleczyć. Miał wszystko. Ignite'a miał pełnię zdrowia. Już nawet mógł sobie pozwolić na walkę w moich minionach. Garen, żeby zabił, to najlepiej jakby miał pełne combo, czyli ulti wszystko miał na cooldownie. Silencuje, tym samym wyłącza przeciwnika z walki. Dobija z E, znaczy zadaje damage z E, no i dobija z ulti. Może jeszcze dać Ignite'a na koniec. Bardzo lubię tego czempiona, gram nim po prostu, no i sprawia frajdę. Ta animacja ulti, to samo. Z Dariusem jest podobnie. Też bardzo dobra animacja. Czysta radość z gry tymi czempionami. Ult zbędny w sumie, ale czemu nie? Nie mam, wróci na linię, będę mieć z powrotem przy następnej zmianie. Teraz Rengar właśnie popełnił błąd, bo zamiast odejść, skoro się już odrodziłam, to on został na linii sobie jeszcze farmił. Takie agresywne robienie smoka. Tutaj widzę zamiata. Już 7-0 ma. Sobie mogę pusznąć linię. Wszyscy tu jesteśmy zresztą na midzie. Będziemy mieć wieżę. Fiora jeszcze jest. Myślała po prostu, że mnie zabija i tak Ignite'a dostałam. I wszyscy przyszli na tego topa. Tuż po wieży. Bot tymczasem będzie puszować. Postaramy się obronić tego topa. Niepotrzebne ulti tego Rengara, przecież tak to widać. Pod wieżą wszystko. Wszyscy niewidoczni przeciwnicy są po prostu widoczni pod wieżą. Chodzi o tych
O, te czempiony, które używają trybu stel, jakby to powiedzieć. Wszystko widać po pierze. Jeden tutaj wyeliminowany. Jest to samo. Wygląda na to, że wieżę obronimy. Bot puśnięty. No, dwie wieże nam się udało zrobić. No i bardzo dobrze. Znowu błąd z mojej strony. Bo bez Ignite'a byłam. Czyli Rengar ma już znacznie wyższy AD ode mnie. Tutaj właśnie tego Daggera sobie kupuję, żeby go później rozwinąć statikę, jeśli będzie mi dobrze szła gra. Jak nie, to sprzedam najwyżej. Chociaż kamerę tutaj... Kamera się przesunęła. Nie było widać tego fraga. Mider jest totalnie nafidowany, już to będzie chodzić sobie po prostu i zabijać jak chce, kogo chce. A tutaj kupiłam Tiamata, jak widać. Od patcha 4.12 bodajże. Jest to dobry przedmiot na Garena. Można, w sensie, że można kupić na Garena. Zobaczymy akcję, zaraz wykończę. Właśnie widać, tak tam w tym diamacie. Damage został zadany. Wróci, ucieknie. No, chodzi o to po prostu, że jest synergia z E Garena. To samo dotyczy Hydry, rozwiniętego diamata. Taka niespodzianka dla osób, które właśnie lubią grać Garenem. Dodali tam przedmiot. Jego ekwipunku. Też już powoli się widuje. Ledwo przeżył nas support. Lepiej się tutaj wycofać, bo oni się odrodzili. Ten kolega najwidoczniej poczuł się pewnie. Myślałem, że wszystkich zabije. Chciałem mu pomóc. Fiore to już nie złapie. Może uda się ją obejść. Jednak nie wróciła się wyleczyć. Myślała, że się wycofa. Będziemy tripla. Nasi też z góry idą. No i pięknie. Mocny bardzo to jest ten Garen, ten champion. Chociaż mnie trochę ogranicza, bo ja bardzo lubię grać Garenem i Dariusem. Praktycznie są moje takie dwa ulubione czempiony, którymi gram na topie. Miałam wczoraj nawet propozycję gry w planie. Tam ktoś po prostu do mnie napisał, się spytał, czy bym nie chciała grać dżungli w jakimś tam planie. Powiedziałam, że ja głównie gram topa, chociaż dżunglę też mogłabym grać. Tylko, że od razu powiedziałam na wstępie, że ja gram... Znaczy mam 70 czempionów, jednak gram kilkoma, którymi po prostu lubię. Sprawia mi przyjemność granie tymi czempionami. No i tak,
Powiedziano mi, żebym po prostu ogarniał jeszcze jakieś inne. Tam te takie, które są obecnie w mecie. No, powiedziałam, że nie, po prostu nie będę grać tak, jak mi ktoś narzuca, nie będę się zachowywać za przeproszeniem jak owce, białe owce, bo ja jestem czarną owcą. Robię po swojemu, lubię grać tym, czym lubię, co mi sprawia przyjemność, no i nie będę się dostosowywać do mety. Wiadomo, że jest tam kompozycja teamu, tak dalej. Jak po prostu nie mam swojej linii, to biorę takie czempiony, żeby po prostu pod team pasowały. No ale przeważnie ja lubię grać tym, co... po prostu sprawia mi przyjemność. No i tutaj szybkie zabicie Fizza. Tutaj mam Hydrę, jeszcze Brutalizera, to już bardzo duży damage zadaje. Z tymi owcami, co przed chwilą powiedziałam, po prostu nie chcę nikogo obrażać, tylko tak ludzie przeważnie robią, że... wszyscy robią to samo. Jak zobaczę na przykład kogoś z tych Koreańczyków, którzy grają jakimś czempionem, to grają tak samo, starają się robić to samo. Jak ktoś gra inaczej, to dziwnie czasami na niego patrzą. To jest właśnie takie typowe zachowanie ludzi, że jak celebryta czy ktoś tak z tej wyższej półki, jak to się mówi, coś robi, to reszta stara się robić to samo. Po prostu naśladują takie osoby. Dosyć gadania, co tak można grać w grupie. Dzięki pomocy naszego supporta ładnie mi wystawił tych kolesi, że można ich wziąć pod miecz. No i double wyszedł. Jestem na low, to przeważnie na piechotę wracam się do bazy, bo ten rekal to trochę długo trwa i przeciwnicy tej Eliska mogłaby mnie już dogonić. Jakby tak dobrze to rozegrała, mogłabym je nawet zrobić, mimo że mam parę level przewagi. Nigdy nie wiadomo, gdzie ten wart stoi w tym lesie. Najlepiej na piechotę pracować, aż do samej bazy. Mapka właśnie nowa jest teraz, potworki pozmieniane. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś kurczaki, chyba tak jest. Jest taka gierka, Unreal 1, do niej jest dodatek Return to Napali. Może ktoś kojarzy tę gierkę i ten dodatek. Tam właśnie są takie stworki bardzo podobne do tych jakby kurczaków, takie małe, piszczące, biegające. Być może się wzorowali na nich nawet, ci panowie z Riotu. Z CS-ami kiepsko trochę stoję. 23 minuta, mam dopiero 113. To jest dość mało. Jednak jak było widać, ja tak biegałam po całej mapie. No i tam już zaczęłam pomagać teamowi. Trochę też fragów się nałapało. To było kosztem farmy. Tak, albo rybki, albo akwarium. Nie można mieć jednego i drugiego oczywiście. Słowane jest. Silent? I kill you. Nie chcę sobie ten TF pomóc razu. Trzeba będzie chyba zobaczyć też na botach, czy coś. Czy to trudno się farmi. Boganki są świetne. TF w tym samym czasie Rengara też pokonał. No Rengar to tak... kiepsko mu teraz idzie dosyć. Obrona AWP-ry. Cały damage na siebie przyjmuje.
silence. Jeszcze exhaust. Wszystko pod miecz jest wystawiane. Triple wyszedł. W sumie moglibyśmy to skończyć. Znaczy ja bym przynajmniej dała radę. Może to się tu bierze. To się zapas spakował. Lepiej się wycofać, bo tam Bóg żyje. Fiora dołącza. Jak jest się nafidowany, to nie ma sensu zgrywać bohatera. Tak właśnie ludzie często się już swobodnie czują. Latają po mapie, myślą, że 1 na 5 będą wszystkich robić, przeważnie na tych niższych ligach, tak grają w ten sposób, no i zapominają o ostrożności. Smok robiony bez smajta. Nie ma znaczenia, bo i tak przeciwnicy są daleko i tak nie za bardzo już z tej bazy wychodzą. Mamy ogromną przewagę w złocie. Zwierzę puśnięte są już w bazie. Jesteśmy. No tutaj niedokładne combo z mojej strony, ale chociaż był ten flash, żeby dobić przeciwnika. Chociaż Skubyn go też doświnęła. Tylko już tam. Po co? Też na taką ostrożność to nie trzeba się siedzieć. To jest po prostu napidowana jestem, tak jak nasz Mider, sobie chodzę po prostu i morduję kogo chcę. I to jest właśnie cały Garen. No i dla niego można na obronę zbudować Randuina, Banshee, no w sumie wystarczy. Z Black Cleavera też miałby jakieś tam życie, a te trzy przedmioty można przeznaczyć na ten, na atak. No i oczywiście ostatni slot, czyli szósty, to są butki. Chyba, że ktoś lubi grać Garenem bez butów i tylko na kół biegać. To nawet sobie speeda z kół. Taka desperacka próba zrobienia czegoś ze strony przeciwnika. Tak już mamy taką przewagę, że już się po prostu nie wykraskają z tego. Ale walczą, cały czas walczą. Chyba się poddadzą zaraz. Tak już. Poddają się. Zwycięstwo się udało. I to na tyle by było. Dziękuję za obejrzenie.